Cześć. Troszeczkę mnie nie było. Niestety zepsuł mi się komputer i nie miałam na czym edytować filmików. Na szczęście komputer już wrócił z gwarancji. Wszystko jest już na szczęście sprawne. Także wracam. Mam paręnaście pomysłów na kolejne filmiki, dlatego mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z moim planem i będę nagrywała już regularnie. A dzisiaj przychodzę troszkę spóźnionymi ulubieńcami czerwca. Nie przedłużając, zacznę. W czerwcu było dużo, dużo ciepłych dni, dlatego wyciągnęłam z szuflady tutaj taki krem. To jest z Bielendy Bikini, krem ochronny do twarzy. To jest SPF 30 do cery mieszanej i tłustej. To jest lekka formuła, ochrona anti-age, skuteczne nawilżenie z kwasem hialuronowym. Muszę przyznać, że w zeszłym roku pod koniec lata zaczęłam go używać, no i teraz, tak jak mówię, zaczęły się ciepłe dni, więc też wyciągnęłam go z szuflady i ponownie go używam. I sprawdza się u mnie bardzo dobrze, jest to, tutaj czasami go używam zamiast kremu na dzień, po prostu nakładam ten krem z filtrem, bardzo dobrze nawilża, też zauważyłam, że ciało mi się opaliło, a twarz troszkę mniej, dlatego sądzę, że po prostu działa i faktycznie ten SPF 30 tutaj działa. Znaczy dobrze się, nadaje się pod makijaż tutaj. No i teoretycznie jest do cery tłustej i mieszanej, natomiast on nie matuje, więc tutaj niestety, jeżeli chcemy taki uzyskać mat, no to ten krem niestety nam tego nie zapewni, dlatego jeśli nakładam właśnie na jakieś wyjścia makijaż, to raczej nie używam tego kremu pod spód, natomiast na co dzień, jak raczej w lecie, kiedy jest temperatura 25-30 stopni, to się nie maluję, jedynie co to może troszkę oczy podkreślam i ewentualnie jeżeli faktycznie nie chce się świecić, no to lekko przypodrywuję twarz, natomiast no, nie nakładam jakiegoś dużego makijażu i wtedy właśnie ten krem jest idealny, to już końcówka tubeczki. Ale już mam kolejną w zapasie. Krem też nie jest drogi, to kosztuje w granicach 10 zł, także bardzo dobrze, bardzo fajna cena, jak na dobrze działający krem. Kolejną rzeczą to jest tusz. Nie wiem, czy ja o nim wspominałam. Wiem, że wspominałam w nim w zakupach z Rossmana, bo kupiłam go na tej promocji minus 49%. Jest to tusz z Evelina Extension Volume. I to jest mascara Fast Definition 4D. Mega pogrubienie, spektakularne wydłużenie, rozdzielenie z precyzją lasera, intensywny czarny kolor. Bardzo dobry tusz, bo nie spływa mi z rzęs i ładnie je podkreśla, natomiast no, czy to jest 4D, to bym tu się kłóciła troszkę. Mega pogrubienie. Jeżeli nałożymy kilka warstw, to faktycznie ładnie są rzęsy pogrubione i tutaj muszę się z tym zgodzić, no ale to trzeba kilka warstw nałożyć. Spektakularne wydłużenie tu już troszkę gorzej, natomiast no ja też nie liczę na to, żebym miała rzęsy, jakbym sobie dokleiła sztuczne, tak? Więc tutaj najważniejsze, że podkreśla delikatnie, podkreśla, tak jak mówię, pogrubia, rozdzielenie, tak? Tutaj też, no jeżeli przesadzimy z ilością tej maskary, no to wiadomo, że nam podskleja, natomiast tak jak nałożymy 2-3 warstwy, no to nie ma problemu ze sklejaniem, także tutaj jest super, no i dla mnie ten właśnie duży plus, że nie spływa. Jedynie co zauważyłam, że nie spływa, jak dobrze go nałożymy, jeżeli na przykład zauważam czasami, jak nakładam ten krem i po prostu się śpieszę i nakładam tak na całą twarz i też właśnie na rzęsy, no to wtedy niestety ten tusz spływa. Dlatego muszę uważać, że przy nakładaniu tego kremu, żeby właśnie na rzęsy go nie nałożyć i wtedy ta maskara się super trzyma. Kolejną rzeczą, moim ulubieńcem, no to jest odżywka do paznokci. Też przyznam szczerze, że nie pamiętam, czy już wspominałam o niej, czy nie, w którychś ulubieńcach. To jest Eveline paznokcie twarde i lśniące jak diament. To jest ta właśnie diamentowa, ale no ona skład ma taki sam jak ta 8 w 1, 6 w 1, 8 w 1. W każdym razie no ta diamentowa i ta 8 chyba w 1. One mają ten sam skład, więc tutaj żadnej różnicy nie robi, czy kupimy tamtą, czy tą. Ja akurat kupuję tą. Bardzo dobrze właśnie utwardza paznokcie, przez co one się tak nie łamią. Wiadomo, nie wolno przesadzić z warstwami, bo to już nawet słyszałam, sama nie przesadzam, więc tutaj raczej tak jak zalecane jest, to jest jedna, codziennie aplikować jedną warstwę przez chyba 7 dni, a potem zmyć.
Natomiast wiem, słyszałam z opowieści siostry tutaj, że jej koleżanka nałożyła kilka warstw naraz, no i bolały ją paznokcie, więc tutaj no niestety z tym trzeba uważać. U mnie, no ja tak mówię, nakładam raczej po jednej warstwie, więc tutaj nie ma tego problemu. I też raczej nakładam po jednej warstwie przez raczej 3 dni i wtedy zmywam, ewentualnie stosuję tą odżywkę jako lakier bazowy pod inne lakiery. I też wtedy dzięki temu właśnie nie odparwia mi się płytka paznokcia. No ale zauważyłam poprawę, no paznokcie są twardsze i tak się nie łamią właśnie kiedy używam regularnie tą odżywkę, dlatego to jest właśnie mój taki ulubieniec. I kolejny ulubieniec jest to napar z zielonej herbaty i z rumianku. Tak. Zielonej herbaty i rumianku. Tutaj muszę takim słowem wstępu powiedzieć, dlaczego w ogóle używam tego naparu, ponieważ nie wiem, co się stało w czerwcu. Na początku czerwca moja twarz strasznie źle wyglądała, wysypało mnie, a ja też mam niestety taką tendencję, że dotykam twarz, coś tutaj, no robię po prostu palcami, dotykam twarz i było bardzo źle. Twarz, no tak jak mówię, wysypało mnie, a przy okazji jeszcze tam niektóre po raz dropywałam i bolała mnie strasznie twarz. To był taki okres, że po prostu nie wiedziałam, naprawdę nie wiedziałam, co się nagle stało. No, też nie wiedziałam, czy to było spowodowane hormonami, czy właśnie dlatego, że ja dotykałam tą twarz, czy... No i do tej pory nie wiem, podejrzewam, że po prostu poniekąd to była wina moja, że to rozdrapywałam, tak, to wiadomo. A przy okazji wydaje mi się, że to przez korektor, który już, no już powinnam była wyrzucić chyba trochę wcześniej, ale chciałam go zużyć do końca. No nie zużyłam go do końca, po prostu musiałam go wyrzucić, bo podejrzewałam, że to właśnie przez niego mnie tak wysypywało, bo tam, gdzie nakładałam korektor, tam właśnie zauważyłam tendencję tego, że mnie bardziej właśnie wychodziły mi na twarzy różne niespodzianki. I właśnie doszło do takiego stanu, że strasznie mi bolała twarz, też szukałam w internecie, co mogę sama zrobić, żeby jakoś no, załagodzić to wszystko. I przeczytałam właśnie o zielonej herbacie, która właśnie działa uspokajająco i nawet antybakteryjnie, więc stwierdziłam, że spróbuję. Kupiłam właśnie w Biedronce opakowanie zielonej herbaty, a przy okazji, że miałam rumianek, to też wiem, że rumianek też jest taki uspokajający. Więc zrobiłam sobie codziennie wieczorem przez tydzień do filiżanki, wrzucałam woreczek zielonej herbaty, woreczek rumianku, zaparzałam, tak, pozwalałam temu się zaparzyć, a potem brałam ręczniki papierowe i po prostu no, namaczałam je i przykładałam, robiłam sobie taki kompres na całą twarz i tak z tym kompresem to puszczam sobie zazwyczaj jakiś film czy serial, zresztą serial, o którym za chwilkę powiem. I leżałam tak przez jeden odcinek, czasami dwa odcinki, czyli około 40 minut, półtorej godziny. W zależności, no to wiadomo, też raczej starałam się namaczać tak, żeby to faktycznie było porządnie namoczone i po tygodniu zauważyłam różnicę. Naprawdę moja twarz się uspokoiła, też z dnia na dzień czułam, że po prostu mnie mniej boli, tak? Też nawilżałam porządnie, starałam się nawilżyć tą twarz, no ale przede wszystkim właśnie napar z zielonej herbaty i z rumianku bardzo mi pomógł. Dlatego teraz już wiem, już mam w szafce, trzymam i wiem, że gdy coś takiego by się powtórzyło, no to już wiem, że zielona herbata z rumiankiem bardzo mi pomogła. Dlatego też no, polecam bardzo, jeśli właśnie ktoś ma jakieś problemy, problemy nawet nie tylko z twarzą, ale ogólnie ma problemy i ma właśnie jakieś takie, nie wiem, na przykład właśnie wysyp, tak jak ja, niespodzianek, nieprzyjaciół tak zwanych, to polecam właśnie napar z zielonej herbaty i rumianku. No i ostatnim moim ulubieńcem jest serial Beauty and the Beast. Kolejny serial. Oglądałam go już pół roku temu. Pamiętam, że zaczęłam go oglądać. Nie wiem, chyba w połowie pierwszego serialu przestałam. Nawet nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy przestało mi się podobać, czy po prostu nagle przestałam mieć czas, żeby oglądać. W każdym razie no przestałam i właśnie w czerwcu, na początku czerwca troszkę z nudów puściłam sobie właśnie od początku pierwszy sezon i tak zaczęłam oglądać i wciągnęło mnie. Teraz już jestem gdzieś pod koniec chyba drugiego sezonu. Jakoś tak. Znaczy no serial bardzo fajny. Pewnie teraz myślicie, osoby, które mnie oglądają moich ulubieńców, pewnie myślą, Boże, jak ona ma dużo czasu, że ogląda tyle seriali. Ale ja mam wolne wieczory, zazwyczaj właśnie po pracy nic nie robię wieczorami, więc sobie puszczam jakiś serial.
i tak oglądam. Oglądam serial za serialem. No, muszę przyznać, że seriale tej stacji amerykańskiej, CV, bardzo mnie wciągnęły. Nie wiem, co oni takiego mają, ale mają świetne pomysły właśnie na seriale i bardzo mnie powciągały. Zresztą, tak jak mówię, osoby, które mnie oglądają, to oglądają moich ulubieńców, to pewnie wiedzą, bo za każdym razem prawie polecam właśnie jakiś ich serial. No i tak mówię, no Beauty and the Beast opowiada właśnie o historii policjantki i czyli Beauty, czyli policjantka, no i Beast, czyli mężczyzna, który był w wojsku, no i który wziął udział w eksperymencie, który tam nie do końca się powiódł. No i teraz jest tak zwaną tą bestią. Bardzo polecam oglądnięcie przynajmniej pierwszych, może nawet nie tyle jednego pierwszego odcinka, ale pierwszych dwóch odcinków pierwszego sezonu, bo naprawdę no mnie wciągnęło po tych kilku, po tych dwóch, trzech odcinkach i tak jak mówię, no już jestem pod koniec drugiego sezonu i bardzo polecam. I to wszystkie moje, wszyscy moi ulubieńcy tego miesiąca, no miesiąca czerwca. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuki w górę. Tak jak mówię, postaram się, no mam w planach powrót już do regularnego nagrywania, albo nawet wrzucania dwóch filmików w ciągu tygodnia. Mam nadzieję, że to się uda wszystko. No i tak jak mówię, jeśli Wam się podobało, kciuki w górę i też zapraszam do subskrypcji i do następnego. Pa!